Na japońskim Twitterze, a potem na angielskim, a potem na polskim, bo tak to zawsze działa, pojawiło się ostatnio coś, co rozsadziło niektórym mózgi. Te dwie sceny zna każdy, kto przechodził pierwsze Super Mario Bros. I dotarł do prawie samego końca. Prawa wydaje się znacznie trudniejsza od lewej, no nie? A to zwykły trik, który ma za zadanie wywołać w was niepokój. W rzeczywistości to jedna i ta sama sytuacja. Jeśli nie trafisz w platformy o równych odstępach, spadasz. Ale przez to, że na prawym obrazku platformy są zawieszone w powietrzu i na ekranie jest więcej pustej przestrzeni, wersja z poziomu 8.3 jest bardziej stresująca niż ta z poziomu 8.1. Obserwuj po więcej. Obserwuj, żeby dowiedzieć się więcej super rzeczy o naszych super grach japońskich Nintendo. Na pewno nie chcesz tego oglądać.